fragment z Ewangelii Janowej. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Dziś duchem obchodzimy wały klasztoru i podziwiamy to miasto na górze, gdzie Maryja obrała sobie tron. Wyniesiona do niebieskiej chwały jest z nami, ze swoimi dziećmi. Dostrzega nasze braki jak w Kanie na weselu. Przez jej bliskość dostrzegamy, jak Bóg troszczy się o nas. Pan nie wytyka palcami, ale podprowadza nas do Matki, która wychowuje do prawdziwej miłości Jego samego i naszych braci. Psalmista woła: obejście dookoła Syjon, policzcie Jego wieże, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. My dzisiaj patrzymy na nasz polski Syjon, na kaplicę cudownego obrazu i jesteśmy zadziwieni pokorą Maryi, jej łagodnym spojrzeniem, jej dobrym sercem, które chce pomóc nam, ludziom. Ksiądz Jan Twardowski napisał, że Matka Boska Częstochowska dlatego jest cudowna, że kiedy patrzymy na nią, przypomina się Polska. Przypominamy sobie naszą polską maryjną historię z tą serdeczną ręką Matki wskazującej na Jezusa, z jej spojrzeniem pełnym miłości ratującej. Przypominamy sobie zawierzenia i odkrywamy, że Maryja jest w tym miejscu dla nas, jej polskich dzieci, zawsze miastem ucieczki. Tu, dotknięci na Jasnej Górze spojrzeniem Matki, stajemy się lepsi i to pozwala nam trwać, żyć, rozwijać się wbrew zakusom złego. Z różańcem codziennej modlitwy duchem obchodzimy wały klasztoru, podziwiamy to miasto na górze, patrzymy na kaplicę cudownego obrazu, jesteśmy zadziwieni pokorą Maryi, jej łagodnym spojrzeniem i dobrym sercem, które chce pomóc nam, ludziom. W jej bliskości Bóg troszczy się o nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.